mamy już wykonane dwie drogi z płyt JOMP. To są takie bardzo malutkie drogi, jest to ulica Irysowa w Kosakowie i ulica Kapitańska w Mechelinkach. Inwestycje już zakończone, na pewno poprawiają komfort mieszkańców. I w tej chwili jesteśmy na etapie pracy, budowy dróg asfaltowych. Jedną mamy tutaj za moimi plecami, to jest ulica Owsiana w Dębogórzu. Mamy też jeszcze ulicę Okrężną w Mostach, mamy ulicę Twardowskiego w Pogórzu, między innymi i ulicę Bananową w Pierwoszynie. Są to drogi, które do końca sierpnia powinny być wykonane w nawierzchni asfaltowej, także na pewno też przysłużą się bardzo mocno mieszkańcom. To są drogi, które już kiedyś były w harmonogramie budowy dróg. Myśmy w tym roku zrobili aktualizację, czyli one już wcześniej gdzieś były w jakichś planach takich inwestycyjnych. Już wcześniej mieliśmy zrobioną całą dokumentację i w tym roku one zostały przez wszystkich radnych wytypowane w pierwszej kolejności do realizacji. Te realizujemy. Mamy w planach jeszcze kilka dróg jeszcze w tym roku wykonać. Będziemy też ogłaszać na nie przetargi. Między innymi też mamy podpisaną umowę na kolejną drogę, ulicę Ogrodową w Mostach. Też tam prace niedługo się powinny rozpocząć. Także chcemy sukcesywnie realizować ten harmonogram, który gdzieś sobie założyliśmy.